Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry, witam. W trakcie wizyty w województwie podkarpackim wzięła Pani udział w konferencji Edukacja dla Zdrowia. Nasz region jest kolejnym, w którym odbywa się spotkania, ten temat z Pani udziałem. I przedstawiła Pani plany dotyczące nowych standardów ochrony zdrowia uczniów. Plany ambitne trzeba powiedzieć. Myślę, że na to wiele osób czeka, wielu rodziców, wielu nauczycieli. Między innymi gabinety stomatologiczne, szersza edukacja prozdrowotna. Ja bardzo proszę o więcej szczegółów no i o podanie terminów kiedy możemy się spodziewać tych zmian. Rzeczywiście po raz kolejny jestem na Podkarpaciu. Razem z Podkarpaciem wdrażaliśmy pierwszy etap reformy. On za nami. Dziękuję wszystkim samorządowcom, dziękuję nauczycielom, dyrektorom. Przypominam strachy związane z likwidacją miejsc pracy. To były tylko strachy. W Polsce 17 786 dodatkowych etatów, i tak też będzie we wrześniu tego roku. Mamy pierwszy etap za sobą, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych również za sobą w tej chwili projekt. Szkolnictwo branżowe, ale oczywiście wsłuchujemy się w głosy rodziców w badania, które mówią jednoznacznie, że bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo zdrowotne jest dla rodziców najważniejsze, nawet ważniejsze niż edukacja, bo przypominam, że oprócz edukacji wspieramy rodziców w wychowywaniu. Stąd w każdym województwie konferencje konferencje, które analizują te przepisy, które w tej chwili obowiązują, w jaki sposób one są realizowane. Na przykład rozporządzenie, które mówi jednoznacznie, że nie może być ciężkich tornistrów, i analiza ma doprowadzić do tego, że albo wzmocnimy te przepisy, albo. Pokażą nam nauczyciele i rodzice, w jaki sposób mamy z nimi rozmawiać, edukować, by rzeczywiście ta opieka była zapewniona. Ale tutaj trudno od nakazy, raczej wchodzi w grę zdrowy rozsądek, ale Pani Minister ma też konkretne pomysły, właściwie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, w trakcie którego przecież jesteśmy, nowe technologie. Zastąpią te tak można w cudzysłowie powiedzieć? No na pewno nie podręczniki, bo z tego nie zrezygnujemy, nie możemy... Z jednej strony, strony mówić o czytaniu przypominam, że dzisiaj dzień właśnie świętujący czytanie i mówić o tym, że w podstawach programowych to czytanie zapisujemy, a z drugiej strony powiedzieć, że nie interesuje nas szelest podręczników i książek. Nie, podręczniki i książki są i będą, przypominam, darmowe dla szkół podstawowych i przekształcanych gimnazjów, bo pojawiło się przez moment pojawia się wątpliwość, że nie będą one darmowe, ale w domu, w ciągu Roku dwóch przeniesiemy na tablice multimedialne właśnie podręczniki, żeby młodzi ludzie z nauczycielami mogli korzystać. Stąd wielki projekt szerokopasmowego internetu, darmowego internetu w szkole przez 10 lat, multimedialnych tablic i ogromne pieniądze na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kierunku wykorzystania tablic multimedialnych do realizacji podstaw programowych. Pani minister, wróćmy jeszcze do tego mojego pytania o plan prozdrowotny dla szkół. Czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby gabinety stomatologiczne wróciły do placówek oświatowych? Na pewno do końca czerwca przedstawimy wieloletni program związany z opieką stomatologiczną, z, ze stołówkami, a właściwie z jedzeniem i koniecznością zorganizowania tak szkoły, żeby móc zjeść i, I zdrowo, opieką, zdrowo zjeść. Tak, opieką psychologiczną pedagogiczną od września 2019 roku tak jak obiecałam w każdej szkole będzie pedagog szkolny to najlepsza formuła doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zdrowe I, jedzenie to zdrowe zęby, a teraz z tym różnie bywa. I wychowanie fizyczne i wychowanie fizyczne. Proszę zobaczyć ile rzeczy bardzo prostych, bardzo łatwych trzeba ustabilizować, uporządkować i stworzyć warunki, ale ja nie uciekłam od pytania o opiekę stomatologiczną, dlatego że na pewno nie będzie to wprost odtworzenie tego, co pamiętamy z dzieciństwa, mówię to do równolatków, którzy mają już dorosłe dzieci. Dlatego, że rodzice się zmienili i rodzice nie życzą sobie, żeby lekarz pielęgniarka czy też dentysta bez ich opieki, bez nadzoru rodziców no, kontrolował, sprawdzał, czy też leczył dzieci. My stworzymy taki mechanizm który będzie najkrócej mówiąc, bo nie zdradzę wszystkich szczegółów, mówił leczenie dzieci za darmo, a to w jakich strukturach? Czy to w szkole, czy to na zewnątrz, będzie kwestią wtórną. Ale tak jak powiedziałam, chcemy kompleksowo przygotować taką konferencję. Dobra opieka, tak jak dobra szkoła, dobry zawód, dobry nauczyciel, mówimy cały czas takim hasłem. Dobry start, wyprawka, o której też mówił pan premier. Chcemy wszystko kompleksowo państwu przedstawić, również poddać to pod krótką dyskusję, by móc no, formułować już konkretne zapisy, jeżeli takie będą konieczne. W programie pani wizyty w województwie podkarpackim jest również spotkanie z uczestnikami zajęć w LOWE, czyli lokalnym ośrodku wiedzy i edukacji. Myślę, że na razie nie jest to jeszcze tak mocno rozpropagowane. Przyglądałam się temu, co. To dzieje się na przykład w Rudnej Wielkiej, bo tam jest taki ośrodek. Myślę, że to na razie jest, można potraktować w kategoriach pilotażu swoistego, bo niewielkim zasięgiem działania tego ośrodka są objęte. No ale rzecz ciekawa, aktywizacja osób dorosłych. Proszę również o szczegóły. To rzeczywiście szczegóły. jest pilotaż. W tej chwili to jest 50 szkół, docelowo chcemy, żeby to było 118 szkół. Mamy czterech partnerów, w tym Związek Powiatów. To jest efekt bardzo poważnych badań związanych z uczeniem się dorosłych. Jesteśmy w absolutnym ogonie Europy. Nie mamy ani sposobów badania, jak uczą się pozaformalnie rodzice i dorośli, ale również nie mamy tutaj form wypracowanych. I z tych badań wynika jednoznacznie, że nie wesprzemy dorosłych w ciągłym przekwalifikowaniu się. Na przykład dorośli e, potrzebują mieć bezwzględnie umiejętności informatyczne, bo za kilka lat inaczej nie zarejestrują się do przychodni i nie zrealizujemy tego w urzędach pracy, do których trzeba 50, 60, 70 km dojechać. Szkolenie robi bliżej nieokreślony obcy człowiek, który nie budzi zaufania. Więc ta edukacja musi. Zejść pod strzechy. Gdzie ta strzecha jest? W małej szkole, gdzie wnuczek weźmie dziadka za rękę, zaprowadzi do tej już podłączonej do szerokopasmowego internetu z multimedialną e, tablicą i będzie razem z nim ćwiczył. I to jest rzeczywiście pilotaż, który też e, zaprasza rodziców do szkoły. E, ucz się, ucz się o swoim dziecku. E, my pomożemy, e, sprowadzimy odpowiednich fachowców e, po to, żeby te umiejętności zdobywać. Oczywiście w Lowe e, nie tylko rodziców zapraszamy, bo można się tam będzie uczyć języków obcych, właśnie umiejętności, zdobywać umiejętności informatyczne. I tak jak pani redaktor powiedziała, to jest pilotaż, natomiast ten pilotaż musi się skończyć systemowym rozwiązaniem. Ja jestem przeciwniczką eventów i pilotaży, które nie kończą się przełożeniem na konkretne rozwiązania systemowe, więc ja chciałabym no, mieć tutaj jak najszybciej wnioski. Po to, żeby rzeczywiście proponować takie systemowe rozwiązania, pani minister, czy zamierza pani się spotkać z nauczycielami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, również z tymi nauczycielami spoza związku, którzy protestowali w minioną sobotę w Warszawie? Powiedziała pani w wypowiedzi dla polskiego radia w ostatnią niedzielę, że właściwie nie została pani nigdy zaproszona na duże spotkanie nauczycieli, na jakiekolwiek zgromadzenie, tu cytuję pani słowa. Nie, nie na manifestacje. Natomiast czuwali dwaj dyrektorzy, bo była deklaracja, że będzie prośba o odebranie petycji dyrektorzy nie zostali zaproszeni wprost, byli w Ministerstwie Edukacji. Natomiast ja ze związkowcami spotykam się no, systematycznie. Są My w ciągu ciała do i pół roku spotkaliśmy się kilkadziesiąt razy, na przykład do Solidarności Nauczycielskiej, jeżdżę cały czas na różnego rodzaju zaproszenia do gremiów wojewódzkich, dyskutujemy, wypracowujemy różnego. Rodzaju mechanizmy. Tym bardziej, że jeśli chodzi o protest, bo oczywiście ja dziękuję, że był spokojny, ale on miał nieprawdziwe podstawy. Ale szanuję. Bardzo chętnie z nimi polemizuje. Między innymi odbywał się na podstawie takiego niepokoju, że nauczyciele nie otrzymali podwyżek. To nieprawda. Być może związkowcy zapomnieli już, jak brzmi rozporządzenie płacowe o minimalnym wynagrodzeniu. Zawsze w tym rozporządzeniu, bo przypomnimy, sześć lat temu była podwyżka, w dodatku za pieniądze samorządowców, teraz miliardy dwieście milionów dodatkowych pieniędzy z subwencji oświatowej, gdzie w rozporządzeniu, Zawsze jest zapisane, że samorząd ma 30 dni na to, żeby wyrównać. Dlatego, że nauczyciele to chyba już ostatni zawód w Polsce, gdzie pensje płacone są z góry ani z dołu. Więc ten mechanizm 30 dni może być. I jednoznaczna deklaracja, zresztą zapisana w przepisach, że w ciągu roku i 9 miesięcy nauczyciele otrzymają 15,8% podwyżki. To jest w granicach 1000 zł. No właśnie pani minister deklaruje, że rzeczywiście w, tych, w ciągu tych prawie dwóch lat ta podwyżka istotna nastąpi. No, może jest gdzieś po drodze jakiś taki moment, że Państwo się nie dogadali odnośnie harmonogramu wprowadzania tych podwyżek. Pani Doktor przecież zatem... zauważyła, bo bardzo często rozmawiamy, że ja zawsze dotrzymuję słowa i nie uchybiłam żadnemu terminowi. Myślę, że jestem wiarygodna. Natomiast proszę sobie przypomnieć, to pani redaktor mnie pytała o to między innymi. Jak związek mówił o tym, że będzie 100 tysięcy zwolnień. Kiedy ja grzecznie i z pokorą mówiłam, że wszystko mamy policzone i zaplanowane, no, też był niepokój. Ja go rozumiałam. Dlatego byliśmy w terenie tłumacząc, wyjaśniając. W związku z tym myślę, że przede wszystkim nauczyciele i rodzice widzą, że dbam o system, że to jest skomplikowany proces, że musi trwać, że musimy nadrabiać zaległości wieloletnie. Ale że systemowo i systematycznie z nimi rozmawiam, gdzieś tam musimy się spotkać w pół drogi, bo związkowcy i nauczyciele muszą pamiętać, że my jesteśmy we trójkę w szkole, to znaczy jest Ministerstwo Edukacji, samorząd i właśnie związkowcy. Ja zawsze zachęcam związkowców, których wprowadziliśmy do systemu, już ich nie było. Żeby byli przy nauczycielu w szkole, i przy dyrektorze. I przy samorządzie. Tam mają pilnować, czy nie jest łamane prawo oświatowe. Pani minister mówiła na początku naszej rozmowy o tym, że reforma systemu oświaty przebiega prawidłowo, zgodnie z planami. No ale spodziewa się pani pewnie trudnych pytań w przyszłym roku, bo w przyszłym roku dwa roczniki uczniów spotkają się na egzaminie, al właściwie przy naborze do szkół średnich. Gdybym ja była nieodpowiedzialnym ministrem edukacji, to czekałabym do 2019 roku do egzaminie. Egzaminów, a później do naboru. Nie, proszę Państwa, my ruszamy po weekendzie majowym z dużą kampanią informacyjną. Ale teraz na krótko i bardzo szybko, bo to jest zapisane i policzone. Po pierwsze, egzamin po ósmej klasie i egzamin po trzeciej klasie gimnazjum to dwa różne egzaminy. Dzieci nie spotkają się w jednej klasie, w liceum, w technikum czy w szkole branżowej. Dla każdego po ósmej klasie i po trzeciej klasie gimnazjum są dedykowane klasy. Nie będą rywalizować. Między sobą, bo to byłoby nieuczciwe. To po pierwsze. Po drugie, nie ma tak zwanego podwójnego rocznika. Rzeczywiście policzyliśmy. Mamy system informacji oświatowej. W polskim systemie mamy jeszcze 50 tysięcy wolnych miejsc, jeżeli chodzi o przyjęcia młodych ludzi. To rekrutacja oczywiście zdecyduje, kto gdzie się dostanie. Natomiast my zachęcamy, żeby przede wszystkim były to technika i szkoły branżowe. W Wielkopolsce to 70 już takich zobowiązań młodych ludzi tak wybierają. Dlatego że w technikach i w szkołach branżowych muszą być najwybitniejsi, dlatego że oni są przyszłością gospodarki, gdzie już mamy rewolucję 4.0 i sztuczną inteligencję. Więc rodzice, nie denerwujcie się, nauczyciele, nie denerwujcie się. My już w maju ruszamy z kampanią, z listami do Was, z infolinią. Będziecie mogli pytać i powiatom też już zadeklarowałam, bo spotykamy się oczywiście ze Związkiem Powiatów, że jesteśmy do ich dyspozycji. Gdzie im się coś nie będzie zgadzało, my z Będziemy z nimi i będziemy liczyć razem, e, będziemy uspokajać rodziców. I na koniec sprawa bardzo aktualna, przeciek na egzaminie gimnazjalnym. Pani minister zadeklarowała, że, że powie co się wydarzyło na podstawie oczywiście ustaleń policji, bo Centralna Komisja Egzaminacyjna zgłosiła ten fakt. Czy już coś wiadomo? E, policja sprawdza, jeżeli tylko będzie komunikat. To będzie to komunikat, który będzie dotyczył i uspokajał wszystkich gimnazjalistów i ich rodziców. Tylko i wyłącznie tej szkoły, w której miało to miejsce. To znaczy, w tej szkole na pewno zostanie ukarany dyrektor i nauczycielka, i to policja zdecyduje, jak zakwalifikować ten czyn. I tylko w tej szkole z tego jednego dnia będzie powtórzony ewentualnie egzamin. Wszyscy gimnazjaliści, śpijcie spokojnie. Odpoczywajcie, macie za sobą trudne egzaminy, rodziców też uspokajajcie. Wasze egzaminy są zgodne z przepisami, zgodne z prawem. No to skoro było do gimnazjalistów słowo, no to jeszcze do maturzystów proszę, bo matury lada moment. Tak, oczywiście Maturzyści, maturzystom sprzyja też i aura, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, że jest kasztany. takie powiedzenie. tak? Ja byłam polońską, która co roku szykowała maturzystów do matury, że jeżeli zakwitną kasztany, to znaczy, że to dobry znak na dobrą maturę. Aura nam sprzyja, zakwitły. kasztany zakwitły. Gdzie nie zakwitły, proponuję włożyć chociaż jedną gałązkę. Do wazonu na pewno zakwitną, ale oczywiście to żarty. Trzymam za Was kciuki, życzę powodzenia. Życzę, żeby przede wszystkim wyniki matury przełożyły się na Wasz wstęp, na wymarzone studia i byłabym niekonsekwentna, gdybym nie zaprosiła Was wszystkich na studia. Politechniczne, duże pieniądze, nowoczesny przemysł czekają na Was. Dla Was świat będzie stał. Otworem. bardzo dziękuję za rozmowę gościem Polskiego Radia Rzeszów była pani Anna Zalewska bardzo minister dziękuję. edukacji narodowej